pani prezydent Gdańska, Aleksandra Dulkiewicz. Moi drodzy, wielkie brawa. Muzyka. Proszę o muzykę i zapraszam tutaj panią prezydent wraz z naszym gospodarzem Jerzym. 40 lat minęło, jak jeden dzień. Już widzimy, że dostojnym, wolnym krokiem pani prezydent się tutaj do nas zbliża. Dzień dobry, witamy. Witamy, zadowolona, z uśmiechem na twarzy. My też się bardzo cieszymy. Moi drodzy, jeszcze raz proszę o brawa dla pani prezydent, która po mojej lewej już tutaj powolutku razem ze swoją córką i mężem wędruje tutaj w naszą stronę. Nie mężem, przepraszam. A witam panią prezydent, Pomorska Telewizja Nowa, witamy. Rozpędziłem się troszkę. Gospodarz i pani prezydent miasta Gdańsk, Aleksandra Dulkiewicz, zapraszam tutaj do nas na górę. Panie prezydent, będzie puchary za mnie. Dzień dobry pani prezydent, już mam ręce zajęte. Dzień dobry Mateusz. Witamy się bardzo serdecznie z panią tutaj. Już oddaję jeszcze mikrofon panu Jerzemu, naszemu gospodarzowi. Moi drodzy, oficjalnie już jeszcze raz wielkie brawa dla pani prezydent Aleksandry Dulkiewicz. Witamy bardzo serdecznie tutaj razem z nami na tych wspaniałych dniach. Witamy serdecznie jeszcze raz panią prezydent Aleksandrę Dulkiewicz. U nas tutaj, jak mówię, dzielnica miasta Gdańska, ale my czujemy się jak na wsi. Na wsi. Mamy naokoło wodę, fajnie, tu nam się żyje, tak? Widzę, że pani prezydent z miłą chęcią do nas, uśmiechem przyjechała. Zawsze to czynił. Świętej pamięci Paweł, który nas często odwiedzał. Tutaj akurat pani prezydent przejęła po nim schedę i myślę, że będziemy się dosyć często odwiedzać. Proszę państwa, u nas jest taki zwyczaj, że 3 dni przed i 3 dni po są ważne u nas urodziny. I pani prezydent... Spokojnie, stres. Pani prezydent, no, puściła na Facebooku, nie mamy co ukrywać, 40 lat minęło. 40 lat minęło. Pani prezydent. I prosiłbym bardzo delegację z OSP Gdańsk-Świr tu na scenę. Pani prezydent, w dowód. Wielkie brawo tutaj się należą. Brawo. Zdrowia, szczęścia, pomyślności, spełnienia marzeń. Zrealizowania 50 celów. 50 celów, które założył sobie prezydent świętej pamięci Paweł Adamowicz. A tutaj pani prezydent, rybka. To jest jesiotr. No taka ryba. Później powiem pani prezydent, jak do niego się zabrać. Dobrze? Żeby go nie zepsuć. Także jeszcze raz w imieniu strażaków i wszystkich zebranych poprosimy kapelę kaszubską, Fraza, o zaśpiewanie 100 lat dla pani prezydent. 100 lat, nie żyje, żyje nam. 100 lat, nie żyje, żyje nam. Jeszcze raz, nie żyje, żyje nam. Nie żyje nam. Życzymy i zdrowia, i szczęścia, i błogosławieństwa przez ręce Maryi. Niech miłość i pokój w sercu twoim gości. Niech ci nie zabraknie ludzkiej życzliwości. Dziękujemy bardzo. Kochani, bardzo dziękuję. Słuchajcie, w kościele katolickim to święta się obchodzi plus oktawa. Mam nadzieję, że to moje świętowanie urodzin się skończy w 3 dniu, tak jak dzisiaj. Ale bardzo, bardzo wam dziękuję za takie życzliwe przyjęcie. Nie da się ukryć, 40 lat minęło, ale z taką ekipą, jaka jest tutaj,
w Świbnie, na Wyspie Sobieszewskiej, ale też w innych miejscach w Gdańsku. Kolejna 40, myślę, że minie mi jeszcze lepiej, ale mam nadzieję, że wam ze mną też. Wszystkiego dobrego. Dziękuję wam pięknie. Dziękuję. Ja to myślę, dołożę jeszcze, że naprawdę będziemy przez tą kadencję pierwszą, myślę, i następne kadencje będziemy pani prezydent wspierać, pomagać i będzie nam żyć. Dziękuję jeszcze raz bardzo. Nie, ryby nie zadeptać. Uważajcie tylko na rybę, tak, żeby nie zadeptać ryby. Ja bym poprosił teraz tak. Wszystkich strażaków biorących udział w zawodach sportowo-pożarniczych, bo mamy dzisiaj dwie konkurencje były dzisiaj. Był Puchar Prezydenta Miasta Gdańska w kategorii seniorów w zawodach sportowo-pożarniczych, który prezydent ufundowała puchar. I druga konkurencja była, to był Puchar Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku w grupie młodzieżowych drużyn pożarniczych. Także tutaj młodzież też wystąpiła dzisiaj. Jacku, poproszę cię o odczytanie wyników, a pani prezydent pomogę, wręczymy te puchary. Także drużyna wyczytana, prosimy dowódcę plus strażaków na scenę. Wręczamy strażacy na scenę. Następni. Proszę bardzo. Strażacy na scenę. Tradycyjnie zacznę od najstarszych. Konkurencji łączonej, to znaczy sztafeta pożarnicza oraz pożarnicze ćwiczenie bojowe. Czwarte miejsce w grupie młodzieżowe drużyny pożarnicze zajęło OSP Marynowy. Marynowy. Miejsce trzecie OSP Mikoszewo. O, brawo! Brzegu. Miejsce drugie OSP Sobowic. I miejsce pierwsze, jeśli chodzi o festyn, bardzo gościnne OSP. Jeśli chodzi o ćwiczenie, bardzo niegościnne OSP Świbno. W kategorii seniorów w ćwiczeniu łączonym, sztafeta plus ćwiczenie bojowe. Miejsce czwarte, OSP Mikoszewo. Miejsce trzecie, OSP Drewnica. Miejsce drugie, OSP Sobowic. Miejsce pierwsze, OSP Świbno. No wiadomo. Sami swoi. No kto? Gdzie jesteśmy? Świbnie. Zapraszam przedstawiciela OSP Mikoszewo z całą załogą seniorów. Załoga dzi. Po odbiór pucharu prezydent. Prezydent wręczy. Zaczynamy od seniorów. Dzięki prezydent. Dzięki puchar. No to zapraszamy tutaj seniorów do nas, nie boimy się żławo, pani prezydent czeka, bo ma tutaj panowie dla was nagrodę w rączkach, już ten puchar. Także śmiało proszę o jakieś oklaski tutaj dla panów, bo tak żebyśmy nie zmarzli. Ja wiem, że pan też tych pana, my tutaj schowani troszkę, ale wielkie gratulacje się należą. Tutaj czas dla paparazzi, zaraz będzie do wspólnego zdjęcia. Panowie na środeczku, musimy się ustawić, nie z boku. Ładnie się uśmiechamy. Dziękujemy bardzo. Jeszcze raz wielkie brawa należą się tutaj dla Mikoszewa. Miejsce trzecie, OSP Drewnica. No gratuluję panie. Ciężko było? Drewnica, bardzo Drewnica, zapraszamy tutaj do nas na górę. Pani prezydent mówi, kobiety są, no to należą się jakieś brawa tutaj dla pań i dla panów. Moi drodzy, zapraszamy tutaj na scenę główną.
gratulacje tutaj za zajęcie. Jeżeli dobrze pamiętam, to trzeciego miejsca, prawda? Prawda, dobrze pamiętam. Przedstawiciele OSP Sobowic, drugie miejsce. Sobowic. No słuchajcie, drugie miejsce i już tutaj troszkę większy puchar. Także jak nie będziecie panowie w remizie mieli gdzie włożyć winogrono, to myślę, że tutaj całkiem dużo się ich zmieści. Zapraszam tutaj na scenę główną. Oklaski już poleciały. Za momencik jeszcze czas na paparazzi. Uśmiechamy się ładnie tutaj do kamer. Dziękujemy bardzo. Pierwsze miejsce, największy puchar, najwyższy. OSP. Pierwsze miejsce. O, brawo! O! Moi drodzy, największy puchar wędruje tutaj specjalnie do nich. To oni są Champions! Największy puchar świata, dokładnie. Skąd taki puchar wzięli? Tyle złota. Ja mówię. Młodzieżowe drużyny pożarnicze. Zapraszam na scenę OSP Marynowy. Szampan się nalewa. Trzeba szampana wlać. O. Gratuluję, gratuluję. Może powiecie, czy trudno było zdobyć? Nie było zdobyć. Trudniej będzie go napełnić. Ale szampanem. No, szampanem. Chodźcie, chodźcie śmiało do nas. Na scenę tutaj po całej długości się rozstawcie, żeby was każdy widział. Idź tam troszkę dalej. Troszkę dalej jeszcze, żeby się wszyscy zmieścili, dobra. Dobrze, czwarte miejsce już jest zajęte, no to pora na tą trójcę, która jest w czołówce. Moi drodzy, trzecie miejsce zajmuje OSP Mikoszewo. Wielkie brawa i zapraszam tutaj do nas na scenę. No to jest z drugiej strony Wisły, tam tu jest Świbno, a tam Mikoszewo, no koledzy po sąsiedzku. Pomorska telewizja zawołanie w godzinie. Gratulacje oczywiście należą. Puchar tutaj widzę, idzie do kapitana zespołu. Oczywiście. No i zdjęcie pamiątkowe obowiązkowo tutaj się należy. Wielkie brawa jeszcze raz dla Mikoszewa. Moi drodzy, drugie miejsce zajmuje OSP Sobowic. Zapraszam bardzo serdecznie tutaj do nas. Wielkie brawa dla nich się tutaj również należą.
Tu już widzimy troszkę większa ekipa, większość osób została specjalnie na to, żeby tutaj dostać oczywiście puchar od pani prezydent. Moi drodzy, uśmiechamy się jeszcze za momencik tutaj do paparazzi, aby uwiecznić tą chwilę, że zajęliście oczywiście drugie miejsce. Dziękujemy bardzo. I moi drodzy, to nie przypadek i podobno dwa razy w totolotka się nie trafia, ale pierwsze miejsce zajmuje oczywiście OSP Świbno. Moi drodzy, wielkie brawa i zapraszam ich tutaj do nas na scenę po puchar. A chciałem dodać, że jesteśmy w Świbnie właśnie. Ja. A pan też ze Świbna? No. Dobra. Nie. Skąd? Ja nie. Skąd? Ze Sobowidza. Sobowidza. Obowiązkowo za zajęcie oczywiście pierwszego miejsca. Dziękujemy bardzo serdecznie. Wielkie brawa jeszcze raz należą się tutaj oczywiście do ASL Świbno. Jeszcze trochę pucharów zostało. Nie wiadomo dla kogo. Kochani, gratuluję wszystkim. Przede wszystkim udział.